Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Zręcznym Dziele. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie koszyk na szydełku idealny do regału Kallax z IKEA. Wiele, wiele osób ma w szczególności takie regały, w szczególności jeśli ma dzieci, ale nie tylko. I ja postanowiłam zrobić dla Was taki właśnie koszyk, który będzie idealnie pasował, żebyście mogli sobie zrobić też coś takiego innego niż mają wszyscy. A dlaczego ten koszyk pasuje idealnie do tego Kallaxu? Dzięki temu to jest dno do koszyka, które jest specjalnie zrobione na moje zamówienie, które pasuje właśnie do Kallaxu. Ono ma 32 cm szerokości i 37 długości. I dzięki temu możecie sobie obrobić je i zrobić taki kosz. To dno jest do kupienia w moim zręcznym sklepie. Link macie w opisie filmu. Do tego szydełko, jedna siódemka i drugie piątka i sznurek bawełniany. Mi poszło 400 metrów. Zainwestujcie w dobry sznurek. Tu będziemy zaczynać w ogóle z tej strony, z tej takiej dłuższej. Nie z tej krótkiej, tylko tutaj z tej dłuższej. To jest ważne. Zainwestujcie w dobry sznurek, bo ja mam taki zwykły bawełniany i on mi się nie do końca sprawdził. Ta robótka mi się gdzieś tam zaginała cały czas, więc kupcie sobie taki dobry, porządny sznurek z bawełnianym rdzeniem, bo wtedy będzie praca lepiej wykonana. No i zaczynamy tym mniejszym szydełkiem. Zobaczcie, tak sobie zakładamy, tak żeby przerobić i tu w środek będziemy robić oczka ścisłe. O, w ten sposób. To jest dosyć trudne, bo to szydełko jest za małe do sznurka 5 mm. No, ale tylko będziemy tego korzystać przez bardzo krótki czas. Ale to szydełko fajnie wchodzi w te dziurki. I dlatego ono sprawdza się idealnie. No i tu zobaczcie, tak sobie przerabiamy całość. O, no mówię, będzie wyskakiwać to szydełko. Mi tutaj cały czas wyskakiwało. To nie jest jakaś taka łatwa praca. Ja tu mam szydełko chyba piątkę i ono wydaje mi się, że powinno być ok. I oczkami ścisłymi. Po co ja to robię? Robię to po to, żeby to dno koszyka wyglądało tak ładnie i estetycznie. Tak, żeby jak odwrócicie sobie swój koszyk na drugą stronę, to nie będzie widać takich okrągłych dziur. No i działajcie sobie tak dalej. Obróbcie wszystko dookoła. I zobaczcie, to wygląda tak, z każdej strony mam taki warkocz. I teraz pokażę Wam, jak zakończyć tą moją robótkę. Tutaj sobie w ostatnie oczko jeszcze przeplotę raz. O, i teraz z drugiej strony, tutaj najpierw sobie wyciągnęłam oczko i teraz z tej strony wkładam szydełko i będę je przeciągać do środka. To będzie dosyć trudne, no właśnie sobie tutaj pomogę palcami, bo to szydełko jest za cienkie, żeby ten sznurek zahaczyć i przeciągnąć. O, ale jest to do wykonania. Już może teraz sobie spróbuję podważyć i wyciągnąć. No chodź tutaj, chodź. O, i mamy gotowe. I ja teraz jeszcze w dalszym ciągu będę używać tego szydełka przez jedno okrążenie. Zobaczcie, tutaj sobie się będziemy wbijać o tutaj w te oczka takie cieniutkie. I tu będziemy przeciągać sznurek. Także też ta praca będzie taka łatwa w wykonaniu, generalnie w schemacie łatwa, ale dosyć taka uciążliwa w przeciąganiu tego sznurka. Ale wiecie, nie chodzi tutaj o to, żeby jak najszybciej to skończyć, ale chodzi o to, żeby mieć przyjemność ze swojej pracy, więc myślę, że nie będzie dla Was to jakoś mega trudne. No i zobaczcie, i tak musimy przerobić całość. Na rogach będzie mała zmiana i za chwilkę to Wam pokażę. Tutaj nie będę skracać filmu, żeby wszystko dokładnie Wam pokazać. Ważne, żebyście, zobaczcie, tu przed chwilką Wam pokazywałam, żebyście pilnowały, żeby oczka były ze sobą równe. O, mi tu właśnie to szydełko małe cały czas dokucza, cały czas się buntuje. Ale zobaczcie, jak tutaj zaciągamy, tu wyciągnę i teraz oczka muszą być ze sobą równe. O, i teraz dopiero przerabiamy. I znowu zaciągam, tak dużo wyciągam pętelki, o, żeby były ze sobą równe. Dzięki temu te fałki nasze będą równo się układały w całej robótce. Czyli tą pierwszą pętelkę, o tą konkretnie, wyciągamy wyżej, tak żeby była na równi z tą mniejszą.
i dopiero je przerabiamy. I tak cały czas. O, zobaczcie, ja cały czas wyciągam o tą pierwszą pętelkę, tą. I teraz dopiero przerabiam. I ta pierwsza pętelka jest taka długa. O, i za chwilkę już dojdziemy do rogu. I tu w rogu pokażę Wam, jak sobie zrobić robótkę, żeby ona też nabrała takiego ładnego kształtu. I tu jeszcze, i jeszcze jeden. Wyciągnę sobie troszkę sznurka. I tu, i no chodź, chodź. I teraz tutaj w tym zrobimy trzy słupki, czyli najpierw jeden, później drugi i później trzeci. Proszę bardzo. I mamy tak obrobione i teraz tutaj dookoła wszystko musicie przerobić właśnie tymi półsłupkami, tak, aż dojdziecie do drugiej strony. Na każdym rogu musicie zrobić trzy półsłupki. Myślę, że to jest jasne, w miarę oczywiste. Spotykamy się w tym momencie, o właśnie w tym, jak przerobicie już wszystko. To wygląda tak, ładnie jest obrobione to dno, widzicie, ten warkocz ładnie nam zatkał wszystkie dziury. Bardzo estetycznie to wygląda, fajnie, tak. I teraz tu z tyłu, zobaczcie, ja to ja Wam przekręcę, żebyście widziały. Tutaj, o, w środek, między jeden sznurek a drugi, o, i jakby w sam środek tej fałki wbijam szydełko i przeciągam oczko, które sobie wcześniej tutaj wyciągnęłam. O, tak, i teraz tutaj w środek wbijam szydełko, też przeciągam sznurek. O, tutaj proszę. Już wezmę sobie siódemkę, szydełko, bo już teraz będę pracowała tą siódemką i przerabiam tak jak wszystkie pozostałe, żeby stworzyła mi się fałka. I teraz w każdą tą fałkę tutaj muszę się wbić. To też będzie dosyć ciężkie, bo pamiętajcie, że tutaj przerobiłyśmy, no właśnie, szydełkiem. O, ja mam 4,5, to widać było, ale nawet jeśli 5,5 będziecie robić, to i tak tutaj z tyłu zobaczcie, gdzie się wbiłam. Dosyć dobrze to widać. Bardzo mi zależy, żebyście dobrze widziały to, co robię, bo dzięki temu wiem, że jest łatwiej później pracować. Wyciągam sobie dwie pętelki, żeby były równe i przerabiam. I tu kolejna, proszę. O, tu i tu też. I znowu, i tak przerabiam całość. Tak, to jest jakby pierwszy rząd. Tu każdą fałkę tak samo muszę przerobić. Na rogu już nie będę dodawała trzech dodatkowych półsłupków, tylko po prostu całość przerabiam wszystkimi półsłupkami. Też tutaj na razie nie będę skracać filmu, żebyście dokładnie zobaczyły, jak to robię i jak będę robić to na środku. No, tutaj sobie przeciągam. Przy okazji przypominam Wam, że na moim Instagramie, który nazywa się Zręczne Dzieło, jak ten kanał, będzie trochę więcej kulis od tego, jak powstawał ten koszyk, gdzie on teraz jest w moim domu, do czego służy, jak wygląda. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na mój Instagram. Tam możecie zobaczyć mnie troszkę więcej tak od strony prywatnej. Tam będziecie widzieć nie tylko moje ręce. No i tu już jestem właśnie na tym środku. I będę go sobie przerabiać. Pilnuję, żeby ta pierwsza pętelka była trochę wyższa. Tutaj, proszę, przerabiam tu. Jeden, o, tak. I znowu równam sobie pętelki do siebie. I tutaj, zobaczcie, nie przerobiłam pętelki, tylko wcisnęłam się w kolejną. O, i przerabiam tak. Jedną zostawiam, przerabiam przez dwie i wkładam teraz w drugą i przerabiam przez dwie. Dzięki temu
te ścianki koszyka będą sztywniejsze. Tak, dzięki temu ten koszyk nie będzie nam opadał. Mi on i tak troszkę opadał, ale myślę, że to jest wina sznurka, bo to jest sznurek z poliestrowym rdzeniem i on jest dosyć kiepski. Natomiast tutaj musicie iść do końca, przerobić i tutaj tak samo zrobić. Tak? Tu i tu na każdym rogu zrobić ten sam schemat. Jeśli nie będziecie wiedzieć jak, to cofnijcie sobie tutorial, zobaczcie jeszcze raz, bo myślę, że jest to dosyć dobrze pokazane. No i zobaczcie, ja mam tutaj już całość zrobione, już mi się zaczyna o zaginać. Ta sklejka daje naprawdę fajny efekt, bo ona też dodatkowo usztywnia, ale jest schowana. Nie widać jej tak bardzo. Dzięki i temu właśnie warkoczowi, i że jest obrobiona cienkim szydełkiem, to przylega. No i teraz pokażę Wam rząd, który stworzy nam nowy wzór i da taką fajny. Bo ja już w tą fałkę, ten tkany wzór już Wam pokazywałam. Teraz pokażę Wam troszkę inny. Ale też bardzo proste. Najpierw wbijam się szydełkiem od tyłu w ten pierwszy półsłupek. Przeciągam tutaj, zobaczcie, oczko sobie, tak? O, no chodź tutaj. W to samo miejsce wbijam szydełko. Przeciągam pętelkę. Wkładam szydełko w drugą pętelkę. I przerabiam całość jako pierwszy słupek. Półsłupek. I teraz mam kolejny półsłupek i w tylnią pętelkę tylko się wbijam, zobaczcie. I przerabiam jako półsłupek. W kolejny półsłupek wbijam się do środka w fałkę. O tutaj. Tak? Tu. Proszę. I tu zobaczcie. O. Tak, między dwie nitki. Pilnuję, żeby były pętelki na tej samej wysokości. I teraz znowu w tylni. W tylnie oczko. O, tutaj. I w kolejny słupek. Półsłupek, przepraszam. Rozwinę sobie tutaj troszkę sznurka. O, i w kolejny tutaj półsłupek wbijam się o tu. Do środka w fałkę. W ten sposób. I też pilnuję równych pętelek. Teraz w tylnią pętelkę. I tak na zmianę. Raz w tylnią pętelkę, raz w fałkę. Raz w tylnią pętelkę, jak w fałkę. I tak wygląda cały wzór. I dzięki temu, że tak na zmianę będziecie się wbijać, to uzyskacie efekt taki bardzo widocznych warkoczy. Będziecie to widzieć za chwilkę, jak zrobicie kilka rzędów. Fajnie to wygląda, myślę, że po prostu troszkę inaczej. Nie? Nie, nie zawsze wszyscy musimy mieć w te fałki, te tkany, można też troszkę inaczej. Ja już teraz zaraz dojdę do tego momentu, kiedy jestem na środku i też Wam tutaj pokażę, jak zrobić, żeby te ścianki były sztywniejsze. O, i tutaj mam ostatni już, gdzie wbijam się w pętelkę i za chwilę będę na rogu. Tutaj. O, wyciągam. I teraz wbijam się w tylnią pętelkę, nic nie zmieniam. W tylnią pętelkę, ale nie przerabiam. Nie przerabiam tego. Wkładam do środka w fałkę. O, zobaczcie. Przeciągam. O, tu przez te dwie, ta jedna, która została. I dopiero teraz przez nią. No. I już kolejny. Znowu będę wbijać się w tylnią pętelkę. A kolejny w fałkę. Tu i teraz będzie fałka. O. Proszę bardzo. I znowu w tylnią pętelkę i w fałkę. I tak cały czas. I to jest cały wzór, słuchajcie. W zasadzie tutaj mogłabym kończyć tutorial i powiedzieć, zróbcie teraz sobie taką wysokość, jaką Wam odpowiada. Oczywiście te z Was, które mnie znają, wiedzą, że nie skończę tego tutorialu w tym momencie. Tutaj nam się ładnie usztywnia boki, to samo z tej strony, to samo z tej i to samo z tej. Nie skończę oczywiście, jeszcze pokażę Wam jeden rząd, tak żebyście dokładnie widziały. Tutaj zobaczcie, fajnie nam się usztywni ten bok, o i tutaj ta fałka też będzie widoczna, a tu z tyłu w pętelkę, to nam się ładnie usztywni i dzięki temu w miarę ten koszyk będzie się trzymał.
Tak, ale mówię, to też musicie wziąć pod uwagę, że musi być dobry sznurek. I pokażę Wam tutaj, jak zakończyć i kolejny rząd. Mówię, nie skracam tak bardzo, dlatego że bardzo mi zależy, żebyście się nie zniechęcały, tylko razem ze mną zrobiły sobie taki koszyk. I jeśli na przykład zrobicie dla dzieciaków w pokoju, to bardzo proszę, ale też i dla siebie możecie zrobić. Przecież to też może być taki, o tutaj gdzieś dużo osób ma w salonie te Kallaxa, regały. Można sobie pod kolor salonu fajnie to zrobić. O, tutaj przeciągam szydełko. No, chodź tutaj, o. I teraz tutaj w to samo miejsce będę wbijać szydełko, o tu. Proszę, tutaj wyszło szydełko z tej strony. Przeciągam pętelkę, zakładam obydwie na szydełko i przerabiam jako półsłupek. No i mamy teraz w tylnią pętelkę i znowu w fałkę. Proszę bardzo. I w tylnią pętelkę. Tak jest. I w fałkę. No i można powiedzieć, że tak wygląda cały wzór. Tak, tutaj na rogach dokładnie wiecie jak. Tak, ja oczywiście jeszcze przerobię, pokażę Wam jak to zrobić. Nie będę skracała jeszcze tutorialu, żebyście dokładnie widziały, co z czym połączyć, gdzie i jak. O, i tu proszę. No, tutaj. I tutaj w tył. I tutaj. I w środek w fałkę. Zaraz będziemy już na samym rogu. Jeszcze raz Wam pokażę, jak wykonywałam ten rogi. Chociaż wydaje mi się, że to już jest raczej oczywiste dla Was. Ale wolę, żebym ja była pewna, że pokazywałam wszystko tak, żebyście dokładnie widziały. I teraz mamy tutaj tylnia pętelka. Zatrzymuję na szydełku, przerabiam teraz fałkę. O, tutaj widzicie, z której strony wychodzi szydełko. Wyjmuję szydełko, przytrzymuję palcem tą trzecią pętelkę, przerabiam przez pierwsze dwie i później przez kolejne dwie. No i teraz musicie zrobić sobie, oczywiście dokończyć to okrążenie. Tak, i myślę, że to będzie już dla Was jasne. Tak wygląda cały schemat, który dzisiaj przygotowałam dla Was. A Wy musicie sobie zrobić tutaj ładnie, o, pozaginać sobie rogi, ładnie je sobie wyprostować. I to tutaj tym sposobem jeździcie do końca i robicie sobie tak dużo tych okrążeń, aż będziecie mieć, proszę, 20 mniej więcej 6 cm. 26, 27. Jak dojdziecie do tego momentu, kiedy macie 20, tam 6,5 powiedzmy centymetrów, to zobaczcie, ja mam tutaj już gotowe. To zrobimy sobie uszko, tak? Czyli takie miejsce, dzięki któremu będziemy mogły wyciągać ten koszyk z regału. Zobaczcie, on ma tutaj około 20, o, 25 i 26 mniej więcej. No i teraz policzymy sobie tutaj rzędy. Ja Wam będę liczyć, ale mogę Wam od razu powiedzieć, że jest ich 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, 20 w tą stronę, a tutaj tych warkoczy jest 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12. Odliczamy 4 z jednej i 4 z drugiej i tu na wysokości tych warkoczy pozostałych będziemy robić sobie rączkę. Ja sobie zaznaczę markerem, że to jest w tym miejscu i tutaj zaraz zaznaczę sobie ten drugi. Mówię, raz, dwa, trzy i tutaj w tym czwartym.
Mi tych rzędów warkoczy właśnie wyszło 14. Oczywiście, jeśli chodzi o Was, to może być różnie ściskamy sznurek, tak? I ta wysokość może być różna, także dopasujcie sobie do swojego kalaksu. Bo to, że ja mam 20 rzędów, nie oznacza, że Wy musicie mieć. Ja teraz tutaj, zobaczcie, tu gdzie mam, zamarkowałam sobie, robię ostatni półsłupek w fałkę. I teraz zrobię 5 oczek łańcuszka. Wiem, że na filmie jest tutaj w tej chwili 6, ale wystarczy 5. Zaraz zresztą zobaczycie, bo ja tutaj robiąc najpierw zrobię 6 i sobie tutaj już się wbiję, zrobię właśnie ten jeszcze jeden i się wbiję, ale później policzę sobie dokładnie i okazuje się, że w środku mam 5 półsłupków. Dlatego też, o, jak sobie przyłożę łańcuszek, oczko łańcuszka do moich półsłupków, to okaże się, że o jeden mam za dużo. Zobaczcie, jak tutaj sobie tak przyporządkuję, to okaże się, że ten ostatni to jest za dużo i ja po prostu ten jeden sobie spruję i finalnie 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wbijam się w tą fałkę, gdzie miałam wcześniej markerem zaznaczoną. I tu będę mieć, o, rączkę. Tak, tu mogę włożyć rękę, żeby wyjąć. Tu z drugiej strony robicie to tak samo. Tak samo odliczacie sobie i robimy sobie tak już później na taką wysokość, jak mamy kalaks. Mniej więcej to będzie około 30, powiedzmy 6-7 cm. Ale mówię, i to są dane orientacyjnie, bo zależy, która z Was jak bardzo ściska. Jeśli bardzo ściska, to będzie tego troszkę więcej niż u mnie, tak? Będziecie musiały zrobić więcej rzędów. Jeśli macie w domu kalaks, to po prostu przymierzajcie na bieżąco. Ja tutaj, zobaczcie, mam przerobione już tutaj to całe dookoła i mam teraz rączkę. Pokażę Wam, jak tą rączkę obrobić. Po prostu w łańcuszek wbijamy się półsłupkami. Nie będzie to nic skomplikowanego. Tutaj teraz, o, ja sobie tu, tak, wbiję się w półsłupek i teraz w łańcuszku po kolei będę robić w każdym oczku półsłupek. Raz. Teraz będzie zaraz drugi. I trzeci. I czwarty. I piąty. Proszę bardzo. I mamy tutaj dwa. 5 i tutaj też mamy 5 i teraz tutaj w półsłupek wbijamy się normalnie, tradycyjnie w fałkę. I przerabiamy tak całe okrążenie znowu do końca. Tak, tutaj zobaczcie, mamy miejsce na rączkę, w zupełności wystarczy. Jeśli chcecie mieć szerszą, to możecie sobie zrobić większy zapas, to już zależy od Was. U nas wystarczy tyle, dlatego że my mamy, to jest akurat w pokoju u mojej córki. Tutaj zobaczcie, ładnie rzędami się zgadza. Ona ma małą rączkę, więc nie potrzebuje takich wielkich tutaj uchwytów. Także przerabiamy do końca i zaraz się spotkamy dokładnie w tym miejscu i pokażę Wam, jak przerobić sobie jeszcze tą rączkę, chociaż to też już nie będzie zupełnie nic skomplikowanego. Żadna nowość dla Was. Jak dotarliście do tego miejsca, to już nie będzie zaskoczenia. Tutaj po prostu zwyczajnie sobie najpierw wbijam się w fałkę, a później w tylnią pętelkę i tak na zmianę. Dokładnie to, co robiłam przed chwilą. I teraz w tylnią pętelkę. I teraz w fałkę. I w tylnią pętelkę. I znowu w tylnią pętelkę i znowu w fałkę. I tak naprzemiennie. Tu w fałkę i tylnia pętelka. I na końcu znowu w fałkę. Dlatego ważne było, żeby tam wcześniej było 5 oczek łańcuszka, bo po prostu nam się zgadzają rzędy wtedy. Tak? Te warkocze mają jakby kontynuację, pomimo tej dziurki, dzięki której możecie wyciągać koszyk z regału. No i tak sobie robicie, aż będzie taka mniej więcej wysokość, która spasuje Wam do kalaksu i... No i tyle, kochani. Mówię, jak dotarłyście do tego miejsca, to naprawdę jestem z Was bardzo dumna i bardzo dziękuję. Tak mój koszyk wygląda ostatecznie. Nie jest idealny, absolutnie, ale myślę, że to jest kwestia sznurka. Po prostu. Robiłam drugi taki na takim twardym sznurku z bobiny i wyszedł dużo ładniejszy.
Także polecam Wam bardziej ten sznurek. Z poliestrowym wsadem nie są najlepsze. Zapraszam, tak jak mówiłam, na mojego Instagrama czy media społecznościowe, gdzie zobaczycie troszkę mniej więcej. Dziękuję, że ze mną byłaś. Zostaw łapkę w górę. Buziaki!